19 plus. Fajnie, twoje plany są realne. Wielkie miasto, sława. W końcu zacznie się zabawa. Zero telefonów. Córciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój. Masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda. Nie masz obaw. Ale stop, nie taka była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus. Hej, Lenka i Oskar naprawdę do siebie wrócili i kochani, mam na to dowody. Zobaczcie. Raz. Mokry ręcznik na podłodze. Lenka by go tak na pewno nie zostawiła. Dwa. Deska w górze. Wiem, fuj, to jest obrzydliwe, ale jednak oznacza faceta w domu. I trzy. Widzicie te białe kropeczki z pasty? To jest na bank Oskar. Moje kochane kropeczki, jak się cieszę, że was widzę. Aha, i jeszcze jedno. Kaja Jarosik chce z nami zamieszkać. Jeszcze nic o niej nie wiecie, nie znacie jej, ale powiem wam, że ta dziewczyna to jest niezły numer. Dobra, muszę kończyć, bo ktoś przyszedł. Pa! Tu dzwoni, cześć, gołąbki! Cześć, to Kaja. Mela, weź odbierz. Otworzę. Cześć! No na całej ulicy nie mogę znaleźć ani jednego miejsca z dobrą kawą. Jak wy tu żyjecie? Jest Lena? Jest Lena. Trochę zajęta. Lena! Cześć! Cześć! Sorry, że tak wcześniej, ale wiesz, nie mam gdzie mieszkać i wolałabym wiedzieć jak najwcześniej, czy mogę, czy nie tutaj zamieszkać. Jasne, możesz. Jak się dogadamy, nie ma problemu. Więc mam już umowę. Pokaż. Ale czynsz wynosi 900 zł, a tu jest napisane 750. No dobrze, a sprawdzałaś ostatnio, jakie są ceny w okolicy? Bo ja tak. I za 900 zł, no to wiesz, to mam jakiś luksusowy pokój, a nie jest widokiem na ulicę i jeszcze łazienka jest na tyle osób. Na ile? Jest nas tylko 3. No z tego co widzę, to chyba 4. Tak, ale dobra. Ja i Lena kąpimy się razem. Dobra, no fakt, bywa czasami tłoczno. Ej, no bez przesady. Wiesz co, i jeszcze okres wypowiedzenia, wiesz, tu pisze, że strasznie długo. No tak, ale zrozum mnie też. Babka z ostatniego mieszkania wrzuciła mnie z dnia na dzień, no i wolałabym się jakoś tak zabezpieczyć. No. A dla ciebie to też lepiej, że się nie ulotnie z dnia na dzień? Dobra, okej, może być. No to witamy w naszych skromnych progach. No to super, to jedę po rzeczy i zaraz przyjadę. Gołąbki, ja naprawdę wszystko rozumiem. Wiem, że ciężko znaleźć współlokatora, ale Kaja Jarosik? No Lena, nie pamiętasz, jak ona odbiła ci chłopaka w liceum i jeszcze bezczelnie udawała twoją przyjaciółkę? Nie pamiętasz? Na Mela. Pewno chcesz w nią zamieszkać? To były stare czasy. Chodź. Arek i Lucy od kilku dni kompletują wyprawkę dla dziecka. Są zadowoleni, bo wiele potrzebnych rzeczy udało im się kupić po okazyjnych cenach. I bardzo mi się to podoba. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. I do widzenia. Do widzenia. Tato, kto to był? Bardzo miły pan. Ale chciałem wam coś pokazać. Chodźcie. Zobaczcie. No ale co to jest? Oczyszczacz powietrza. Co? Świetne urządzenie. Ma funkcję jonizacji, nanosrebro, żeby nie było bakterii i działa na pilota. No ale skąd to wziąłeś? No kupiłem od tego pana. Lucynko, słuchaj, wiesz, że mamy w Krakowie problem ze smogiem, a ten pan przeprowadzał badania i powiedział, że to działa bardzo niekorzystnie na zdrowie, a szczególnie dla małych dzieci. No ile za to zapłaciłeś? No niecałe 450 zł, ale dostałem promocyjną cenę. Muszę tylko raz w miesiącu coś tam kupić u nich w sklepie, no jakiś drobiazg. No ale jaki drobiazg? Za jaką kwotę? No chciałem wam pokazać, jak to działa. Patrz, uwaga! Jezus, tato, wyłącz dom, bo spalisz cały dom! Popsuło się? Słuchajcie, ja lecę na dół, się znajdę jeszcze gościa się. I przeprowadzę. Ojej. Idź, trzeba to natychmiast zwrócić. Ale przed chwilą działało dobrze. Tato, gdzie masz umowę? No tam jest. No chodź, nie stój tak. Do mieszkania Leny wprowadza się Kaja Jarosik. Melania boi się, że zakochana Lena jest teraz cała w skowronkach i kompletnie nie przemyślała, kogo przyjmuje pod swój dach. A ty co, dorabiasz sobie w firmie transportowej? No, można powiedzieć, ale Kaja to moja dziewczyna. Co? No, dziewczyna. Serio? Pamiętam, że no, w liceum tak różnie pomiędzy wami było.
No, ale Kaja się zmieniła od tamtej pory. Wiesz co, muszę już kończyć. No, będę gdzieś gotowa za 10 minut. No dobra, no to papa. Sorry, to wujek. To może Eryczku jedź już, bo on tutaj zaraz będzie. I jeszcze musimy obgadać sprawę niespodzianki urodzinowej dla mojej mamy. No dobra, to ja nie będę przeszkadzał, Buźka. Jakby coś było potrzebne, to daj znać. Dobrze. Cześć, Mela. Papa. Cześć. Twój facet to skarb. Długo jesteście razem? Co? Z kim? Aha, z Erykiem. Od 3 tygodni. No, super, fajnie. Cieszę się. Mam nadzieję, że będzie nam się tutaj dobrze mieszkało. No, ja też. Ale wiesz co, przepraszam cię teraz, ale czekam na gościa. Jeszcze chciałabym się przebrać. A, no tak, wujek. Tato, wiesz co ty najlepszego zrobiłeś? No, ale co? No, podpisałeś umowę, że zostajesz członkiem klubu Fresh Air i zobowiązujesz się do comiesięcznych zakupów za kwotę minimum 200 zł. Przez rok to masz 2400 zł. No, ale chyba nie mogą mnie zmusić do kupowania. No właśnie mogą. No bo jeżeli tego nie zrobisz, no to stracisz zniżkę za ten oczyszczacz i będziesz musiał zapłacić całą kwotę. 2700 zł. Jezu. No jak tego nie zrobisz, to przyjdzie komornik i zajmie ci rentę. No ale ja nie mam tyle pieniędzy. No ale tato, czytałeś to w ogóle? No ten pan mi przeczytał, ale w ogóle nie wspomniał o żadnym klubie. Dobra, spokojnie. Ja do nich zadzwonię i powiem, że chcemy odstąpić od umowy. Słuchajcie, no nigdzie go nie ma. Właśnie do niego dzwonię. Halo? Dzień dobry. Tak, pan był u nas przed chwilą. Sprzedał pan mojemu tacie oczyszczacz. No chcemy go zwrócić, ponieważ warunki umowy są po prostu nie do przyjęcia. Ale zaraz, jak pan się do mnie odzywa? Halo? Halo? Poproszę numer pana szefa. Rozłączył się. Ja mu się rozłączę, tak. Ale słuchajcie, to jakieś wielkie oszustwo. Ja w ogóle nic o tym nie wiedziałem. No ale to dlaczego nie przeczytałeś tej umowy? Tak nie wolno robić. Halo? Halo? Słuchaj, pajacu, masz 2 minuty, żeby tutaj przyjechać, to wziąć z powrotem. Nogi z dupy ci powyrywam, jak się tu nie będzie, słyszysz? Nie krzycz. Halo? Nie krzycz tak, Arek, bo to nic nie da. Co nic nie da, Lucy? Jak ja go dorwę, to nie wiem, co mu zrobię. No ale spokojnie, przecież mamy 14 dni, odstąpimy od umowy. Jakie 14 dni? W jakim ty świecie żyjesz? Dziewczyno, to jest firma, która zajmuje się naciąganiem ludzi, rozumiesz? I z nimi się to inaczej załatwię, no. No ale Arek, spokojnie, ochłoń, przejdź się, wszystko w porządku. Błagam cię, nie wtrącę się, wiem, co ma robić. O, a pan do kogo? Ja do Kai. A, pan jest dwójkiem. Zapraszam. Cześć, kochani. Cześć, to dla Proszę. Mnie. Dziękuję. Chodź, Cześć. Pokażę ci mój pokoik. O, kotku, wybacz, bo Irek coś do mnie pisze, że potrzebuje mnie w barze. Co? No, to jeszcze jedno buzi. A ju? Lenka, możesz Zaraz na wrócę. Chwilę? Dobra. Pałski. Bye, love you. Lenka, kurczę, co? Bo dopiero co Erik wyszedł od Kai, a już przylazł do niej jakiś nowy facet. No i? Nie wiem, jaki facet, bo ty się nie przedstawił, ale biło się dla niego w obcisłą kietkę i szpilki. No i co z tego? I powiedziała do niego, cześć, kochanie. To nie jest nasz problem. Dobra, to nie jest nasza sprawa, ja wiem, ale pamiętasz, jak ona była w liceum, zmieniała facetów jak rękawiczki. Czy my naprawdę musimy z nią mieszkać? Wiesz, że ona będzie codziennie tutaj przyprowadzała sobie jakiegoś nowego wujka? Mela, posłuchaj mnie. Potrzebujemy współlokatorki. Nie stać nas na to, żeby mieszkać tutaj tylko we dwójkę. A dobrze wiesz, że ciężko kogoś znaleźć, więc bardzo cię proszę, nie wybrzydzaj. Kochani, czy bycie dorosłym polega na tym, że mamy przymykać oczy na to, jak nasi znajomi się oszukują i zdradzają? Jeśli tak ma wyglądać dorosłość, to ja nie wiem, czy ja chcę być dorosła. Przepraszam panią... Dzień dobry. No panie złoty, widzę szczęście w końcu na twarzy twojej. No co, chyba mam prawo, co? I dobrze ci to Alena robi, widzę. Dobrze na ciebie wpływa. No też się cieszę. I komu się podziękowania należą? Chyba koledze tutaj, nie? Że niby tobie? Że niby mnie, oczywiście. No nie, no coś mi się nie wydaje. Ale kto ci namówił wczoraj, żebyś zadzwonił? No, może ty pierwszy, ale później to już była moja inicjatywa. Ty mówiłeś kompletnie co innego. Trzeba być. Arek jest wkurzony na Lucy. Uważa, że akwizytora, który naciągnął jej ojca, należy ostro potraktować. Wolałby sam załatwić tę sprawę, ale mężczyzna nie odbiera od niego telefonu. No i kurde, umowa nie dość, że jest jednym wielkim oszustwem, to jeszcze kurde...
Wiesz, że u nich jest kiepsko z kasą. No wiem, oddać to trzeba. Iruś, proszę cię, no przecież jak ja bym mógł to oddać, to ja bym sobie to wziął, poszedł i oddał. No tak, rozumiesz? Wziąłbyś i oddał, no raczej. Dobra, czekaj, co w takim razie Lucy na to? Lucy, kurde, no jak Lucy? Ona mówi, że mamy 14 dni na oddanie, odstąpienie od umowy i pójdziesz, założysz sprawę w sądzie. I się męczysz. Tak, no. Tak, chodzisz i użerasz się z nimi, ale nic nie załatwisz. Ja najlepiej to ja bym chciał tak, żebym, kurde, wiesz, sam gościa znalazł i sobie i kasę i tą tak umowę najlepiej. Wziął. Masz do niego numer? No. No mam, no, ale nie odbiera telefonu. A, no standard. No tak. No powiem ci tak, dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień. Tak, szczęśliwy dzień. No. Będę twoją złotą rybką. Ale słuchaj, Oskar, on dzisiaj naprawdę może polecieć fajnie. Chodź do mnie. Co, i daj ten numer. Dawaj do niego na zaplecze. No chodź, zobacz. No, ale mówię ci, że nie odbiera telefonu. Ja tu posprzątam. Spokojnie. Słuchaj tego. To dzień dobry. Czy, przepraszam bardzo, czy ja już jestem na antenie? Kurde, dowierzę się, Oskar. Ale może być tak? No, czy mi to w miarę spoko? Brzmi zajebiście, no ale. Dobra. Ale nie śmiej się, chociaż przepisz sobie ten ostatni na górze. Dobra. 3, 4, 5. Tylko się nie śmiej. Spróbuję. Nie śmiej się. Czekaj, muszę się... Tak, ustaj. No, daję, daję. Okay. Muszę się wczuć. No. Halo? 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 Halo, dzień dobry. Z tej strony Mariusz. Dzień dobry, z tej strony Mariusz Przybylak, proszę pana. Ja chciałem do pana zadzwonić, ponieważ słyszałem, że pan sprzedaje takie świetne, fantastyczne odświeżacze powietrza. I czy mógłby pan załatwić takie pytaniaści? A tak, zgadza się. Prowadzimy sprzedaż profesjonalnych oczyszczaczy powietrza. Halo? Halo? Nie słyszę pana za bardzo. Czy mógłby pan przyjechać tutaj na Józefa 10? Jeszcze raz, ale przepraszam. Józefa 10, proszę pana. O, Mazowiecka. Bratanica, siostry brata tam mieszka, to jakby pan mógł podać numer. Mazowiecka 20, proszę pana. O, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, z Bogiem. Stary. Dobry numer, no proszę bardzo. Dobra, ja tam lecę, trzymaj się. Dawaj, stary. Yo, check this out, motherfucker. Ty się gapisz, Nygusie. Dobra, mogę zaczynać? Dobra. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, dzisiaj mam najbardziej szczęśliwy dzień w moim życiu. Tutaj pozdrowienia dla pewnej pięknej studentki medycyny. Anyway, dzisiaj jestem Oskar, złota rybka, która spełnia życzenia. Także jeżeli macie jakieś skryte pragnienia, to zapraszam do mnie do pubu. Aha, Lena, kocham cię. Arek odnalazł akwizytora, który oszukał ojca Lucy i zamierza załatwić sprawę po swojemu. Nie wiem, o co ci chodzi, człowieku. Nie rób siebie debila. Sprzęt nie działa, umowa to jest jedno wielkie oszustwo. Dawaj mi ją. Zostaw mnie, bo zadzwonię na policję. Policji, stary. Nie rozumiem, co ci mówię? Ale z mojego auta. W dupę mam twój samochód. No, staruszków potrzebujesz, by na taką brykę zarobić? Czy normalny wydaje, chcesz dostać zaraz? Co staruszków? Co się głupio śmiejesz? Ty, jak ty się tak przyjmujesz dziadkami, to możesz iść do domu starców, pampersy zmieniać, co? Ja mnie, wiesz? Wydaje, chcesz dostać? Co? Co? Dalej taki kozak jesteś? Co? Pytam się. Dalej jesteś taki kozak? Gdzie jest umowa? Umowa, gdzie jest, się pytam. W teczce. Kasę. Mam w portfelu. No to daj. To, że masz, to mi mam to w dupie. Dawaj mi kasę. Powiedziałem ci coś. Masz k***a. Ci k***a rzucę. Pajacu jeden. Rozbieraj sobie rzeczy i jedziemy na Komorowskiego. Weźmy sobie ten z tych, co przywiozłeś. Melania jest oburzona zachowaniem Kai. Uważa, że urządza z ich mieszkania dom schadzek i do tego oszukuje swojego chłopaka. Strażniczka moralności? A tu nie chodzi o moralność Kai, bo czegoś takiego w ogóle nie ma. Tylko ja nie będę ją kryła przed Erykiem. Nie mam na to ochoty. Ciszej, bo cię usłyszę. Nie będę czuła się komfortowo, jak będę musiała ją przed nim kryć. Ona sobie robi za wspólniczki swojej zdrady. Dobra, okej, rozumiem cię, ale co ja mam zrobić? Wytargać ją za włosy z tego łóżka? Nie, Lena, po prostu z nią porozmawiajmy i powiedzmy jej, że nie może z nami mieszkać, no. Pa. Trzymaj się. Cudowny był. Pa, pa. Byłeś cudowny, pa. Też, do hej. Jutra, pa. Pa. Słyszałaś? Do jutra. Ona się z nim umówiła jeszcze na jutro, no tego jest za wiele. Mela. Kaja? Ja wiem, że to nie jest moja sprawa. Ale jak możesz tak traktować Eryka? Myślisz, że on się o niczym nie dowie? Wyjdź z mojego pokoju. Mela. Nie, bo musimy sobie coś wyjaśnić. Zamierzasz spotykać się z Erykiem i jednocześnie umawiać się z tym facetem tutaj? A co, to jakiś klasztor?
Opanuj się i wyjdź z mojego pokoju. Mela, chodź. Nie widzisz, jak ona się zachowuje? Ja nie chcę mieszkać z taką laską pod jednym dachem. Dobra, okej, masz trochę racji. Porozmawiam z nią, tylko spokojnie. Kaja, chciałam z tobą porozmawiać. Też mi masz na stawić jakieś kazanie? Mela nie ma racji, powinnaś się spakować i wyprowadzić. No niestety, było miło, ale się skończyło. Nie, chyba sobie jakieś jaja ze mnie robicie. Dopiero się wprowadziłam, a poza tym mam 3-miesięczny okres wypowiedzenia, więc wyluzujcie, bo jesteście strasznie pospinane. Okej, okay, ale nie będziemy cię kryły przed Erykiem. Ach. Jeszcze kwiaty wstawię do wody. Cały parkiet mi tymi butami porysuje. No ja już zabiję. Arek odzyskał umowę i pieniądze. Jest zadowolony z siebie i przekonany, że Lucy będzie z niego dumna. Postanowił, że odda pieniądze. Jezu, Arek, co się stało? Kto to panu zrobił? Niech pani zapyta swojego chłopaka. Co swojego chłopaka? Rzucił się na mnie z pięściami. Z pięściami? Nie chciałem normalnie pogadać z tobą? To zachowałeś się jak pajac. Arek, ty mu to zrobiłeś? Zaczął pajacować, co? Zgłoszę na policję, rozumiesz? Zgłoszaj się, gdzie chcesz, choć zapomnij powiedzieć, za co dostałeś. Przestań, uspokój się, niech pan wejdzie do środka, trzeba pana opatrzeć. Dobra, pani sobie daruje to gadanie. Gdzie jest ten oczyszczacz? Tu jest, bierz go. No bierz go, idź pod... Pani nie ma cię. Jeszcze raz cię tu zobaczę, a ci łeb ukręcę, rozumiesz? Arek, przestań! Co ty wyprawiasz? Wejdź do środka! Dlaczego go pobiłeś? Zwariowałeś? Lucynko, ale kto kogo pobił? To nic ci nie stało. Wiesz co, idź się położyć, dobrze? Serce cię bolało. Ale ja słyszałem, jak powiedziałaś, że Arek kogoś pobił. Dlaczego? Nie wiem. Idź się położyć. Jak nie wiesz? No przecież zrobiłem to... Na ciebie to zrobiłem. Zostaw mnie! Ale o co ty się teraz spinasz do mnie, co? Co zrobiłem źle? Chciałem z nim normalnie porozmawiać, jakoś załatwić, pogadać, ale on nie, odepnął mi, żebym spalał, dostał raz w pysk i tyle, no. Ale Arek, jak ty się zachowujesz? Przecież ja mogłam się dogadać z tą firmą, mogłam poprosić Pawlaka o pomoc. Nie wiem, i miałam 14 dni na odstąpienie od umowy. Miałeś 14 dni, a ja to załatwiam dzisiaj, no i co? No i teraz pójdziesz za kratki, za pobicie. Arek, ja nie wiem, czy chcę, żeby ktoś taki wychowywał moje dziecko. Co? Lucy! I co ty robisz? Wychodzę, chcę pomyśleć. Gdzie wychodzisz? Gdzie ty idziesz? Nigdzie i nie idź za mną. No i fajnie. Lucy, co się stało? Lucy jest zagubiona. Postanowiła zapytać o radę Kasię. Przyjaciółka już raz pomogła jej podjąć słuszną decyzję, gdy Lucy nie była pewna, czy powinna urodzić dziecko Kamila. Przy twojej mamie będziesz miała dla mnie jakieś złote rady, a chyba tylko ty możesz mi coś doradzić. No dobrze, no ale co się stało? On dzisiaj pobił się z ekwizytorem, który oszukał mojego tatę. Mnie aż zamurowało. Ja nie wiedziałam, że on jest taki agresywny. Kurczę. Kasia, ja nie wiem, czy ten ślub to dobry pomysł. Ja go chyba tak w ogóle nie znam. Lucy, ale faceci tak mają, że się czasami tłuką między sobą. Kasia, ale to już jest drugi raz. Pamiętasz, jak się rzucił na Kamila? Co będzie, jeżeli uderzy mnie albo dziecko? Lucy, Arek cię kocha i nigdy nie skrzywdzi ciebie ani twojego dziecka. Wiesz, ile kobiet bagatelizuje ten problem przed ślubem? Myśląc sobie, że facet nigdy ich nie uderzy. Nakręcasz się. Nie nakręcam. Dla mnie to jest realny problem. No dobrze, to załóżmy, że problem jest, ale nie rozwiążemy go same, tak? Rozmawiałaś o tym z Arkiem? Nie, tak się wystraszyłam, że wyszłam. Kasia, Jezu, on tutaj jest. No to świetnie, Lucy. To jest akurat idealna okazja do tego, żebyście porozmawiali ze sobą. Ale ja nie wiem, czy to ma sens. Wiesz co, Lucy, możesz się na mnie obrazić albo i nie, ale jesteś bardzo niesprawiedliwa. Bo? Arek rzucił dla ciebie wszystko. Zerwał zaręczyny, bo chce wychować twoje dziecko. A ty go skreślasz tylko i wyłącznie dlatego, że ten pobił jakiegoś palanta, który oszukał twojego ojca. Kasia, ja się po prostu przestraszyłam tej agresji. Wiem, no też bym się pewnie wystraszyła na twoim miejscu, ale Arek cię kocha. Nie możesz go tak skreślać. Daj mu jeszcze szansę, co? Dobrze, tak zrobię. Dzięki, Kasia. Trzymaj się. Jakby coś się działo, to do mnie dzwoń. Pa, dzięki. Pa. Arek, jak mnie tu znalazłeś? Przyjechałem za tobą. Arek, po prostu... Ja nie wiem, jak on ci to powiedzieć, ale ja się dzisiaj ciebie strasznie wystraszyłam. Co ty mówisz, Lucy? Po prostu, co będzie, jak się kiedyś pokłócimy i ty się wkurzysz? To co wtedy? No co wtedy? W ogóle co ci przyszło do głowy, skarbie? Arek, próbuję ci powiedzieć, że
że ja nie wiem, czy ja mogę ci tak ufać w 100%. Co będzie, jeżeli kiedyś uderzysz mnie albo naszego syna? Boże, kochanie, nigdy, przenigdy cię nie uderzę. Ani ciebie, ani jego. Kocham cię i... W ogóle jak ty mogłeś tak pomyśleć? Jeśli ty też mnie kochasz, to nie, musisz mi zaufać, no. Proszę cię, przestań. Musisz mi uwierzyć, bo jeśli nie, to ja już nie wiem. Arek, przestań już. Mnie całym światem. Ja prędzej sobie rękę utnę, niż się uderzę, niż się skrzywdzę. Słuchaj, po prostu nie rób tego więcej, dobrze? Nigdy, przenigdy, obiecuję. W ogóle ja myślałem, że ty będziesz ze mnie dumna, że będziesz zadowolona, że bym taki męski, że to załatwiłem jak facet. Dobrze. Idiota ze mnie. Dobrze. Przepraszam. Już w porządku. Przepraszam cię. Przepraszam. Słuchajcie, dzisiaj nerwy mi puściły, ale biorę was wszystkich za świadków, że zmieniam się dla Lucy. Zmieniam się i nigdy więcej nikogo nie uderzę. Kocham tę kobietę i chcę, żeby czuła się przy mnie bezpiecznie. Chociaż wy jesteście nienormalni. Stój! Stój! Gdzie idziesz? Nie panikuj, no! Chcesz stamtąd zabrać, rozumiesz? Nie. Chcesz iść? Paczki zostają. A ty jak chcesz, to wracaj, ale do ojca. Adrian, jedziemy! Bardzo śmieję. Cicho! Adrian, jedziemy! Już, mam. Ej, pan nie odpala papierosa. Widzisz to? O dobra, zabieramy. On wchodzi do środka. Cicho. Widzisz, to wchodzi? Tak, widzę. Uważaj! Ej, uważaj na te tłumy ludzi. Trochę tu łatwiej się zgubić. Jak myślisz, że pędzisz kanara, że nie wiedziałaś, to przestań się łudzić. Ale nie martw się, już zaraz piątek. Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kontem. Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel. A to dopiero początek. Ile było planów, by rozpocząć już to dorosłe życie. 19 plus.